W dzisiejszym odcinku będziemy udawać bossa. Wszystko polega na tym, że ja zamienię się w niedostępnego skina, a Zakrzak będzie moim pomagierem. Cel tego odcinka oczywiście jest taki, żeby kogoś nabrać, ale głównym naszym zamiarem będzie wygranie gry jako niedostępny skin. Czy nam się uda? Oglądajcie do samego końca. Jeśli lubicie odcinki z udawania kogoś, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo lecimy po milion subów i sprawdźcie, czy macie nasz kod Evela w sklepie, ponieważ on wygasa co 2 tygodnie. Few moments later. Widzowie, przejdźmy od razu do konkretów. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj skina, który umożliwi mi zamienienie się w niedostępnego skina nowego kita. Mamy tutaj skina obok, czyli Zakrzaka, który dzisiaj przebiera się za kota i będzie on agentem. Ja będę bossem, Zakrzak będzie moim agentem, a co będziemy robić dalej, zaraz wam pokażę. A więc tak jak już widzieliście, ja jestem kotem, a Rafa jest skinem Mystic, który nie jest normalnym skinem, bo jest to skin, który kiedyś był w karnecie bojowym i pozwala nam się on zamieniać w wyeliminowanych przeciwników, dzięki czemu możemy być rzeczami, które totalnie nie istnieją albo nie są jeszcze dodane do gry i dzisiaj to zrobimy. Ej, ale to jest naprawdę prawda, że tak powiem, ponieważ no, teraz nie ma takich skinów, które umożliwiają coś takiego i dzięki temu, że zakupiłem kiedyś tam karnet, no to teraz mamy dodatkowe piękne odcineczki. I słuchajcie, wszystko polega na tym, że po pierwsze musimy wyeliminować kita, żeby zdobyć jego skina. Nie wiem, jak on dokładnie się nazywa, ale jest to dokładnie ten skin, który jest w karnecie i dzisiaj ja w niego się zamieniam, co prawda nie będę mógł nikogo później eliminować, więc Zakrzak będzie miał trochę więcej roboty, no ale to jest w końcu agent, nie? Tak, widzowie, no ja jestem oczywiście mega dobry w Fortnite'a, mega dobry, po prostu super gram, mam super aima i w ogóle super buduję, oczywiście tak jest. Mam nadzieję, że z tej skrzynki wypadnie mi też coś superowego. I jest to coś superowego. Tactical fioletowy. To mi się podoba. Także my teraz szykujemy się do walki i już tutaj jest ziomeczek, za którego ja się będę przebierać. Ja oczywiście nie będę tego robić od razu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to zrobię teraz, to nie będę mógł kogoś wyeliminować, jakbyśmy mieli, wiecie, jakiś problem. I też w sumie nie mam nic do leczenia i no, być może mnie wyeliminuje i będzie kolejny problem. Same problemy. Widzowie, same problemy. Ja w tym tygodniu też mam naprawdę same problemy, ale to nieważne. Miejmy nadzieję, że w tym odcinku tych problemów nie będzie. I stary, powiedz mi, czy ty już tam jakoś się przygotowujesz do bitki z bossem? No właśnie, ja chciałbym się przygotować, tylko problem właśnie jest w tym, że nie mam leczenia i tu się coś... Ej, co? Stary, pszczoły się... Ty, co jest grane? Tu ktoś jest. Aha. Tak, jest tu, jest tu, jest tu. Dawaj go. Widzowie, jeszcze możemy go... Ej. Kopia go tutaj, no właśnie. Atakuje, mamy pierwszego, bardzo dobrze, bo przynajmniej nie będziemy mieli problemu z pokonaniem bossa. W sensie, no, w trakcie eliminacji bossa nikt do nas nie przyjdzie, więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze, dlatego że, no wiecie, jakby to mogło się skończyć. To mogłoby się skończyć w ten sposób, że eliminowalibyśmy bossa i jeszcze by się dorwały do nas jakieś boty. U mnie sprawa wygląda w ten sposób, że potrzebuję leczenia, zanim wyeliminuję tego ziomka. Także Zakrzak, jak możesz, to coś załatw. Proszę bardzo, twój agent już tutaj leczenie od razu podrzuca, więc możesz sobie wypić tą potkę. Chyba, że nie chcesz, to ci rzucę jeszcze jedną, masz tam pod wodospad. Ej, mega spoko, zabieram sobie tą potkę. Mam jeszcze siorbiki. I słuchajcie, strefa nie jest nam straszna, dlatego że ja się w tego bossa zamieniam, więc to nie jest w ogóle żaden problem, jeśli nie dostaniemy tutaj strefy. Pierwsze, co będziemy robić, to będziemy tego bossa udawać tutaj. Oczywiście to jest NPC, ale my zamieniamy go wraz z Zakrzakiem w bossa, dlatego że dodajemy agenta, no i będziemy chodzić nim po całej mapie. Więc kolego, to są twoje ostatnie sekundy w tym meczu. W sumie będziecie mogli w tym filmie zobaczyć, jak będzie grało się tym skinem, bo ten skin będzie w karnecie za jakiś miesiąc i my mamy go przedwcześnie dzisiaj w odcinku. Ej, ale to jest dobre spostrzeżenie. Dobra, kasuję go, kasuję. Mam nadzieję, że on mnie nie wyeliminuje, nie? Przynajmniej, no, liczę na to, że tak nie będzie. Dobra, ej, szybko poszło. I tak, pytanie, czy ja się w ogóle mogę w niego zamienić, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem tego przed odcinkiem i od teraz nie mogę już totalnie nic, Zakrzak, więc będziesz musiał wszystkich eliminować. Zobaczmy, czy ja mogę się zamienić. Zostawcie łapkę w górę, widzowie, za takie odcinki mogę się zamienić. Pięknie. I teraz dodajemy sobie coś takiego. No i wygląda to potężnie. Zakrzak, jak możesz, to weź tu, stań za mną i będziemy sobie tak chodzić. Stary, ja tutaj na razie to boksuję gości, którzy nas atakowali jak coś.
I ty mi nie możesz pomóc, prawda? Otworzyłem ci tył, no nie mogę właśnie. W tym problem, mogę go obić jak chcesz. To uważaj, najwyżej jakbyś go powalił, to wiesz, tam oni się podniosą. Ja mam apteczkę, jeden dostał 170. Dobra, ja oni są na dole. On jest koło mnie, oj, dwójka. Oj, jeszcze kolejny zakrzak, musimy się stąd... Uciekajmy, uciekajmy, bo oni się będą bili. Dawaj do łódki, jest łódka. A, dawaj, rura, gaz do techy, stary. Także pierwsze co, widzowie, zabieramy bossa. Zadanie zaliczone. Pierwsza akcja naszego agenta, można powiedzieć, wykonana perfekcyjnie. I teraz tak, kto powiedział, że my mamy tego gościa udawać dokładnie w tamtym miejscu? Nikt tak nie powiedział, dlatego też będziemy tworzyć własne lokacje, tak jak powiedziałem, na wstępie przy tym odcinku. Zakrzak, chodź, rozwalę kwiatka i w ogóle muszę się tutaj zamienić w tego niedostępnego. Idealnie to zrobiłeś, stary, O, nie dałeś mi. O, ty gościu. Sorry, Rafa, niechcący ci nie dałem i co ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć taką jedną rzecz, że najlepiej, gdybyśmy tego kota udawali w dżungli, bo w sumie jest to tygrys, więc no, tygrys pasuje do dżungli. O, dziękuję za... O, jednak nie chciałem cię oskamować. Ej, ale ja tak, wiesz co myślę, że fajnie by było wygrać taką grę jako ten skin. No i po prostu ludzie się mocno zdziwią. No ja właśnie jestem ciekawy reakcji ludzi na to, jak ty w ogóle będziesz chodził tym bossem ze mną, z pomagierem. Musimy na to znaleźć jakieś fajne miejsce, bo... Bo co? Bo tutaj może być dużo ludzi i ktoś powinien zaraz przyjść. Także ja proponuję teraz zebrać jak największą ilość maców i widzowie, wypiszcie w komentarzu, kogo mamy udawać kolejnego oraz jakich agentów, bo możemy na przykład, nie wiem, udawać agentów Slon, możemy udawać Banana na jego miejscówce. No naprawdę jest masa rzeczy i ja oczywiście się muszę zamienić, bo... Ej, mam nadzieję, że nie dostanę teraz głowy. Słuchaj, no obyś nie dostał, bo jakbyś teraz dostał głowę, to by było mega słabe. W ogóle mi słuchawki z głowy spadają. Widzowie, jest źle, bo nie będę słyszał przeciwników. Wchodzę na tyrolkę i gdzie my chcemy stanąć? Bo tu już koniec dżungli. Problem jest taki, że ja nie słyszę zakrzaka. Neta mi urwał. Agencie, straciłem zasięg. Agent, czy ty mnie słyszysz? O, teraz cię dopiero słyszę. No sami widzicie, widzowie, wyjeżdżamy do góry i wydaje mi się, że tutaj na tej lokacji gdzieś możemy to poudawać. Ej, to jest jeszcze lepsze. Staniemy przy tej skrzynce z flarą albo na wyspie. To może też być naprawdę dobre. Także widzowie, do samego końca udajemy sobie kotów, zabierzmy sobie oczywiście jeszcze to. Do mnie zasięg wrócił z mojej krótkofalówki. Zakrzak, czy ty mnie słyszysz? Halo, odbiór, agent? Halo, odbiór, tak, wszystko słyszę jak najbardziej. No tutaj były lekkie zakłócenia, ale na szczęście sygnał widzowie wrócił. No i co? Panie szefie kocie, dziura w samolocie. Nie no, to się po prostu zrymowało, nie chciałem tego gadać, ale czekamy na gości. Goście są niedaleko, mi cały czas tego skina ściąga. Dobrze by było wiedzieć, ile to trwa. 12 sekund na pewno, chodźmy może tutaj dalej. Dobrze by było jeszcze nazbierać trochę jakichś innych rzeczy i... Czy ktoś do ciebie strzelał? Tak. Ktoś strzelał, ale to musiały być boty, bo kto normalny by widział nas przez drzewa i gąszcz? No chyba nikt. No nie wygląda to dobrze. Strefa, zobaczmy jaka strefa. Tu jest środek. Ej, a jakby stanąć przy jakimś sejfie, to jest dobry pomysł. Tylko gorzej jakby pomyśleli, że wiesz, my tego sejfu chronimy i by wjechali nam od razu z bomby, z pompy. To by nie było wtedy zbyt ciekawe, ale spróbować zawsze można. Ej, spróbować możemy. Pomysł jest teraz taki, widzowie, że... Ej, a tu jest... Tu jest stary złoty ten, złoty pojemnik. Ej, stajemy przy pojemniku? Jest to ryzykowne, ale w sumie... Tylko wiesz, kto przyjdzie po pojemnik, tego się trochę boję. Ale dobra, widzowie, weźmy sobie tutaj... O, i teraz wyglądam jak mityczny boss, przyznajcie. Tylko ty będziesz miał ten plecak. To nie wiem, czy to dobrze. W sumie, chociaż ty nie masz tego plecaka. Jak? Aha, dobra, bo masz to w rękach. Nieważne. Aha, no, ej, faktycznie, a dajmy tak, no tak? Jacyś bananek zimowy. Czyli wygląda na to, że to są chyba ci goście, co do nas strzelali przez drzewa. Panowie, my wiemy, że wy się nie nabierzecie, ale patrz jak uciekasz, się dymi za nim. Chłopie, oni tam normalnie się wycykali. Mówią, nie, tygrysa, to my nie dojeżdżamy. Czekajcie, widzowie. Jest, mam go, wow. Panie agencie, zapraszam za mną. Wydaje mi się, że to jest dobra pora teraz na to, żeby tutaj wziąć sobie od tego gościa wszystkie jego rzeczy. Zabierz sobie, jest kolejny, zapraszam. I dobrze by było znaleźć ten safe, który będzie gdzieś tu. Tak jak mówisz, dobrze byłoby pójść właśnie na safe. Czy on ma tutaj jeszcze gdzieś kolegę? Wygląda na to, że no kolega go zostawił. To nie wiem, czy to w sumie jego kolega, jak go tak zostawia. Kolegów się nie zostawia. Wiecie, co wam powiem? Zakrzak mówi, że kolegów się nie zostawia, a ja myślę, że nie zostawia się również jaj, dokładnie jaj, które są na dole. Także zejdźmy sobie może na dół i ja sobie wezmę raptora, bo to może wyglądać jeszcze lepiej. Że ty będziesz bossem na raptorze? Ty no stary, w sumie nie pomyślałem o tym, ale ma to sens. Chyba ma to sens. Chyba.
Ma? A może nie ma? No nie wiem. Ma to sens, tylko nie ma jajek. Wykluwam tutaj jajeczko i lecimy na safe. Ej, stary. Pomyśl sobie. Safe. I my na safe. W sensie my na raptorze przy safe. Przecież to jest potęga. To by było trochę dziwne, nie? To by było mega dziwne. W ogóle, widzowie, jeżeli też uważacie, że tym czołgiem powinno dać się jeździć, to napiszcie w komentarzu, bo moim zdaniem to się powinno. Kroki, uciekajmy może na razie do góry, żeby do tego safe'u tutaj dojść, więc ja wychodzę na górę. Rafa, spokojnie, ja jestem bardzo dobry i ja ich porobię. Nie bój się. Nie wiem, kto do mnie strzelił, ale ktoś do mnie strzelił. Oni nas najeżdżają. Tak, tak, i jest dobry ten ziomek bardzo. Dobra, podwaliłem go, mam nadzieję, że on nie zginie. Uciekamy, uciekamy za krzak, dawaj, sprintuj, sprintuj. Nara, nara ty, ty, bot, on ma nick bot, no to nara bocie, no tak, to jest bot. Zero, drugi, króciutko, mówiłem, widzę, że sobie poradzę. Ej, stary, ja, aha, ja się muszę w ogóle zamienić w kota, także chwila, moment. Rafa, ty się zamieniaj, ja cię chronię, nie bój nic. Ja ich wyjaśniam na easy. Oni się podnieśli czy nie? Bo to jest dobre pytanie. Moim zdaniem nie, ale nie wiem, gdzie ten gościu leży. Jest, tu jest. Jeden u góry, dobrze. Biało, palimy, palimy, koledze te boksy. Nie będzie nam się tu boksował. Gdyby ten SM nie miał takiego odrzutu. Rafa, spokojnie, mam go. A jednak nie mam, ale jest niedaleko. I ja się podleczę, bo ja mam lighty. Ja jestem bossem, Zakrzak jest agentem. Przypominam. Dokładnie, to ja tutaj muszę, widzowie, dobrze walczyć. Uuu, jakieś itemki, panowie. No takich to ja więcej mogę eliminować. I jest ten drugi. Ja mu walę z Jaukensona tutaj. Pięknie, rozwalam wszystko. Dobra, ja wracam i idę ci pomóż. Nie wiem, czy on nie ucieka dalej jeszcze. Chyba tak. Ja myślę, że on się boi. On się boi, ja też bym się bał. Oj, tam są goście. Ja bym raczej od nich odszedł. Chodź na ten safe. To może być lepszy plan. To naszym celem jest teraz znalezienie jakiegoś samochodu. Coś takiego. Dobrze by to było zdobyć. Ja cały czas w ogóle się gubię w tej dżungli. Jakoś nie wiem. Ta dżungla mnie strasznie gubi. Dobrze by było samochód wziąć, także szukamy go. Rafa, spoko. Mi też ta dżungla wcale nie sprzyja. Chociaż dzisiaj jesteśmy dżunglowymi bossami. To powinno być całkowicie na odwrót. Gdzie ty się kierujesz? Po samochód? Ja dobrze słyszałem? Czekajcie, bo gdzie tu jeszcze będzie safe? Będzie tutaj i będzie tutaj. Jest jeszcze tutaj. Zobaczymy, gdzie będzie strefa i tam najwyżej pójdziemy. W takim razie ty się zamieniaj. O, tutaj coś się zlagowało. Popatrzcie, widzę, Rafa się zamienia. Bang! I kieruj. Kieruj, panie kapitanie. No nic, no to widzowie, pora w końcu zrobić to, na co wszyscy czekają, czyli udajemy bossa. Dobrze by było jeszcze znaleźć jakieś miejsce. Zaraz ono zostanie odkryte. No i zobaczymy, gdzie nas tutaj, gdzie tutaj będziemy. Dobrze by było jeszcze ten mecz wygrać. I coś chyba pole... Tak, kroki, stary. Czy ja powinienem wziąć pompę w rękę? Możesz. Powiem tak. To jest ten kurczak. Wiesz, z którym walczyliśmy przed chwilą. A, zostawmy go, zostawmy go. On niech sobie weźmie kartę, odrodzi. Ej, chodźmy w kierunku wyspy może. Chodźmy w kierunku wyspy. Ale na razie widzę, tak chodzimy. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Tylko ja muszę pilnować tego, żeby nam to nie zniknęło. Rafa, ja tak za tobą idę. I przed chwilą chciałem podejść do ciebie i kliknąć E. Bo twój nick, no, wygląda tak, jakbyś był NPC-tem, nie? Po prostu. I chciałem cię kliknąć, żebyś mi dał item. A to nie, no, a to ty, a nie NPC-t, wiesz? No nic, widzowie, czekamy na pierwszych gości, którzy się nabiorą. Wydaje mi się, że na razie nie wychylajmy się. Nie wychylajmy się. Być może jeszcze na sam koniec po prostu gdzieś zrobimy jakiegoś boksa czy coś takiego. Słuchajcie, popatrzcie, jak to wygląda. No, ja myślę, że ktoś powinien się nabrać. Taki chodzący kot. Jak najbardziej bym się nabrał. Ej, tutaj jest jakiś lucik. Zabieramy sobie go oczywiście. Ej, idealny lucik, ty. Ty, a patrz na to, tu siedzi jakiś ziomek. Ej, a może to jest ten? Może to jest gracz? Nie no, to gracz nie jest, bo tak trochę nie ma człowieka w tym stroju. Ale mamy dobry loot, więc jest spoko. Dobrze by było wygrać jako ten skinek. To by było naprawdę dobre. I dobrze by było wejść na... Ej, właśnie, pytanie, czy dobrze tam wchodzić, czy nie? Rafa, pa, 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 pa. Widzisz to? Uważaj, 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 żeby cię nie zobaczyli. Właśnie pytanie, czy oni już nas nie widzieli, ale na razie może sobie stajmy, tak, zobaczmy, co oni będą robić. Ta, oni będą lecieć w naszą stronę. Płynie tu już, ziomek, uciekamy, Zakrzak, uciekaj, uciekaj, uciekaj do tira. Mówisz? A faktycznie strzelają do mnie. Panie, idź pan od nas. Ej, zostawiam ci tira, bierz tira, bo weźmiemy dwa samochody. Pyk, ładujemy go, nie będzie nas tutaj denerwował. Elo. Elo 320, bierzemy tira i uciekamy. 10 osób tylko do końca, mało. Najgorsze jest to, że ten samochód ma 170 HP. Dobrze by było znaleźć jeszcze jakąś miejscówkę, gdzie będziemy mogli to udawać. Najgorsze też jest to, że ten tir jedzie 20 na godzinę. On jedzie wolniej niż ja chyba biegnę. Okej, wracamy, widzowie, do formy. Zamieniamy się
naszego kita i staramy się zrobić wszystko, żeby wygrać z nim grę. Ja cię kręcę. Panowie, czy wam się nudzi, że wy do nas tak strzelacie? No, powiedzcie mi proszę. Ej, ale tu są kolejni. Tak, no ja właśnie wiem, że to jest kolejna ekipa i to niedobrze, bo coraz więcej osób widzi, że ty masz tego skina. Tutaj masz leczonko, proszę bardzo, wypij sobie je. I wiesz co, przejdziemy sobie na sioło i zrobimy to tam. No, chodźmy na to sioło. Póki jeszcze można, to chodźmy. Ja proponuję wejść do jakiegoś budynku i to będzie chyba najbardziej bezpieczne, żeby stworzyć sobie taką lokację. Na przykład wejść tutaj na górę. Hej, wejść na ten silos? W sensie nie wiem, czy to jest silos. To chyba jest silos. Dobra, no to co? Ja idę w takim razie na niego. Rafa, możesz tu przyjść. Ja już emotkę robię. O! Ej, leci, lecą. Mam idealny widok. I oni nie zobaczyli mnie. Chyba myślą, że jestem serio NPC-tem. Ej, stary, ja chodzę do ciebie. Stary, no on jakby zobaczył... Oj, teraz cię chyba za... Oj, 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 strzela. Tu się nie da budować. Ała, nogę, ta moja noga. Spokojnie, Rafa, kot ma 7 żyć, to nie bój się, na spokojnie. Okej, widzowie, lecimy jako bosik do strefy i dobrze by było, żeby została dwójka, bo naprawdę to udawanie jest, można powiedzieć, wyjątkowe. Dlatego, że ciężko jest nam stanąć w jednym miejscu. No właśnie to jest problem. To jest problem, że cały czas, patrzcie, dosłownie cały czas ktoś do nas strzela. Teraz do mnie chłopotował ze snajpy. Czaisz bazę? No, właśnie czułem to na plecach, coś takiego. Ej, czy ja ci właśnie zabrałem 6 potek? Możesz sobie je wziąć. Na luziku. Aha. No czy wy możecie przestać do nas strzelać? Czy wy możecie przestać? Weź sobie to na zapas, żebyś stary miał czym się leczyć. To jest dramat. Dobra, ja przeskakuję. Wow. Weź im tam walnić z działa. Ja cały czas próbuję, staram się. Ale bycie agentem nie jest takie proste, widzowie. To naprawdę nie jest takie hop-siup. Musicie kiedyś spróbować. Walę go tam. Prawie dostał. Ej, stary, ta strefa, chodź do mnie, stary. Chodź szybko, szybko. Już. Rozwal tą ścianę. Dawaj. Jedziemy. Boss na motorze, widzowie. Nowy. Wow, jak to przeleciało. Ty, patrz idealnie. O nie. O nie, ej, kot nie lubi wody, wyłaźmy stąd, stary, jak najszybciej. Widzowie, napiszcie, czy wasze koty boją się wody, czy nie. A my teraz, no my na pewno boimy się naszych przeciwników, którzy są napoceni i to ostro. Płynie tu. Cicho. On jest nad nami chyba. Tak, on jest nad nami. Najgorsze jest to, że my musimy wyjść chyba. Nie mamy strefy, więc tak, musimy się stąd ruszyć. Czy my damy radę? Oby. Ja oczywiście muszę się czy nie Dużo! Zero, na strzała, minus 200. Dobra, to ja uciekam. Uciekaj, Rafa, ja ich tutaj klepię, chłopie, jak tylko mogę. Aczkolwiek, no, jestem w ciężkiej sytuacji, leży. Co tu się dzieje do jasnej anielki? Ja chyba zginę w strefie. Nie, żyję. Nie mam maców, stary, nie mam maców, jakby, co musisz budować? Ho, mam wszystkiego, proszę cię bardzo. Bierz to i jest git. Będzie dobrze. Dobra, wygrywamy to zakrzyk jak kokoty. Dawaj. Biało. Ładuj. Ładuje działo. Stary, robisz to. Pyk. Nie. Kiedy się to stało? Nie pokazuj widzom, co ja zrobiłem.